Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Icewind Dale. Ja jestem Julius Vandelf i będę waszym gospodarzem. W ostatnim odcinku, ostatnich właściwie dwóch odcinkach, żeśmy przejęli sobie tutaj, przeszli przez Dolinę Kuldahar, oczyszczając te lokacje, m.in. zrujnowaną wieżę, stary młyn i tutaj jaskinię żuków. Oczyszczając tą lokację z goblińskiego ścierwa. I teraz pozostaje nam nic innego, jak wejść do samego Kuldahar i de facto rozpocząć tak naprawdę już oficjalnie rozdział robi się. Pierwszy gry. Zapraszam na przemowę narratora. Przedzierając się przez pełną goblinów Dolinę Przełęczy, niedobitki prześladowanej złym fatum ekspedycji z Easthaven dotarły wreszcie do małej wioski w Kuldahar. Małe domki, wtulone w korzenie masywnego dębu, były miłym widokiem dla znużonych podróżników. Drużyna ostrożnie weszła do wioski, niepewna, co może ją tu spotkać. Znowu genialny moim zdaniem Henryk Talar w roli narratora. Jakby ktoś był ciekawy i kojarzył tę postać tego aktora, to jest to nim nie więcej tylko generał Tullius z polskiej wersji językowej Skyrima. Swoją drogą też niezła kreacja aktorska. Ale jesteśmy już w Kuldahar i zaczyna nam przygrywać genialna muzyka Jeremiego Soula. Chyba najlepszy utwór z całej ścieżki dźwiękowej w Icewind Dale. No ale podejrzmy, ktoś tu na nas czeka. Nate. Już się robi. Natanek na nas czeka, no proszę. Mogę pomóc? Panoramix, nie wstydź się! Chodź tutaj. Mój miecz jest do twojej dyspozycji. Dobra, zagadajmy z Natankiem. Robi się. Wiedziałem, że wam się powiedzie! Po prostu wiedziałem! Kim jesteś i skąd wiedziałeś, że nadchodzimy? Jestem Nate! Arundel powiedział, że pomoc jest w drodze! Codziennie tu przychodzę, by was wypatrywać! Gdzie jest reszta waszej armii? Jesteś tylko zwiadem czy coś takiego? Przykro nam, że musimy się rozczarować, ale jesteśmy sami. Sami? Byłem pewny, że 10 miast przysiadam armię na pomoc. Niech tylko Arundel dowie się, że jesteście tylko wy. Kim jest Arundel? Arundel jest moim przyjacielem. Jest najstarszym i najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Umie rozmawiać ze zwierzętami. Rozumiecie? Powinniście się chyba z nim spotkać. On też będzie chciał z wami porozmawiać. Dobrze, gdzie możemy znaleźć Arundela? Mieszka za mostem. Po drugiej stronie strumyka. Szukajcie domu, który ma na południu, na podwórku, trzy duże kamienie. Dzięki, Nate. Żegnaj. Czeknij tylko słowo. Ale my jeszcze się do Arundela nie udamy. Generalnie w tym odcinku będziemy sobie zwiedzać cały Kuldahar. Ja myślę, że zacznijmy od tego domku. Zajmę się tym. Gdy nadciąga burza, podróżnicy szukają schronienia i zapasów. Witam i pozdrawiam na imię mi Gert. Sądząc po twoim stworoju, po twoim stroju i twoim zachowaniu, wnioskuję, że jesteś gościem. Niedawno przybyłem do Kuldahar. Chcesz może coś zakupić? Co to za miejsce? To jest mój sklep, przyjacielu. W cieniu tego wielkiego dębu zaopatruję w zapasy
karawany. Sklep ten należał do mojego ojca, a wcześniej do jego ojca i liczy sobie prawie 3 pokolenia. Jeśli ma się dość wytrwałości, może się tu podobnie jak wielu miejsca w Kuldahar, może się tu podobać. Jeśli się ma dość wytrwałości, można się tu podobnie jak w wielu miejscach Kuldahar i przyległych ziemiach dowiedzieć wiele o tutejszej historii. Jesteś historykiem? Nie, tego bym nie powiedział. Interesuję się nieco historią, ale nie jest to stałe zajęcie. Jedynie hobby. Lubię dowiadywać się o przyszłości i badać przedmioty znalezione w okolicy. Mam ich już całkiem niezłą kolekcję. Z tego rodzaju mini muzeum. Niektórzy mówią, że to rupiecie, ale... Jakiego rodzaju rzeczy kolekcjonujesz? Klucze, zapiski, księgi o tej okolicy. Jeśli w trakcie swoich podróży zdarzy się trafić na jakieś z tych rzeczy, to odkupię je od ciebie za niezłe pieniądze. Jeśli nie spotkam klucze, księgi czy dokumenty, których mogę później jeszcze potrzebować, będę mógł je od ciebie na powrót odkupić? Oczywiście! Ja skupuję te przedmioty wyłącznie z powodów swoich zainteresowań, a także aby zachować historię i kulturę tej okolicy. Z pewnością nie znajdą się na jakimś tandetnym wozie jadącym na jeden z jarmarków w Kalimszanie. W porządku. Mogę zobaczyć, co masz na sprzedaż? I on bodajże skupuje klejnoty. Ale się nie mylę. Tak, skupujesz klejnoty, panie. A to jest ważne, bo... Generalnie w tej mieścinie będziemy mieli 4 sklepy takie specjalistyczne. To jest taki ogólny, coś a la Lombard, tak? Gdzie możemy sprzedać klejnoty, naszyjniki, pierścienie, czy też bardzkie instrumenty, jakkolwiek to nie brzmi. Jest jeszcze sklep alchemika. Do niego pójdziemy, też zajrzymy. Jest jeszcze kowal naturalnie. No. I jest jeszcze sklep maga. Ten. No. 4. Dobrze. Służba wzywa. Dobra, idziemy dalej. Zapytajmy miejscowego. Stój! Gdzie stoisz? Stój, gdzie stoisz! A ani kroku bliżej! Kim jesteś? Jak udało ci się przedostać przez przełęcz? Nie mam złych zamiarów. Czy coś się stało? Mieliśmy ostatnio trochę kłopotów w mieście, a teraz mamy nieznajomych, którzy nie powinni byli przedostać się przez przełącz. Raczysz wyjaśnić, w jaki sposób udało ci się tu dostać? Byliśmy częścią wyprawy z East Haven, ale nie wszyscy wyszli z tego cało. Współczuję z powodu twoich poległych kompanów. Co się stało? Przełącz jest zasypana śniegiem, a co gorsza, jest tam też horda różnych stworów, głównie goblinów i orków. Wątpię, żeby w najbliższym czasie jakaś karawana przedostała się przez przełącz. To doprawdy przykra wiadomość. Obawiam się, że tu w Kuldahar wcale nie jest lepiej. Może się okaże, że lepiej by ci było pozostać w East Haven. Opowiedz mi o Kuldahar. Czego chcesz się dowiedzieć o Kuldahar? A może interesuje się to, co się dzieje wokół Kuldahar? Właściwie interesuje mnie samo Kuldahar. Kuldahar nie jest wielkim miastem, ale mogę ci trochę o nim opowiedzieć, jeżeli chcesz.
Od jak dawna jest to tu, jest to, jest tutaj to drzewo? Jest ogromne. A właśnie, bo miasto całe jest zbudowane, jeżeli zaraz je odkryjemy, nie? Całe miasto jest w ogóle budowane wokół takiego wielkiego dębu. Od jak dawna jest to, to drzewo właśnie? Jest ogromne. Było tu, odkąd pamiętam. Prawdziwe błogosławieństwo. Dzięki niemu mroźna pogoda w ogóle nie dociera do miasta. Drzewo wydziela z siebie dość ciepła, aby zazieleniły się inne rośliny, co jest wspaniałym widokiem dla zmęczonych oczu tu na północy. Ale co tu dużo gadać, jeśli przybywasz od strony Przełęczy, dobrze o tym wiesz. Myślę kilka pytań na tego, temat tego miejsca. O! Zdaje się, że gdy tu przybyłem, zobaczyłem jakiś statek lecący, leżący przy tym wielkim drzewie. A, masz na myśli ten statek powietrzny, w którym zagnieździł się Fiddlebender? Dobrze przeczytałem to nazwisko? Tak, Fiddlebender? Jeśli chcesz usłyszeć całą historię, musisz z nim porozmawiać osobiście. Ten Fiddlebender mieszka w owym statku powietrznym, tak? Ano, Fiddlebender to nasz miejscowy alchemik. Jakbyście powiedzieli wy, mieszkańcy południa, przyrządza eliksiry i mikstury, a od czasu do czasu powoduje jakieś wybuchy. Wkrótce będzie musiał stawiać kominy, aby pozbyć się całego tego dymu, jaki przez niego powstaje. Mam jeszcze kilka innych pytań dotyczących tego miejsca. Są tu jakieś sklepy z bronią lub żywnością? Są dwa! Jeśli szukasz broni, odwiedź Konlana Kowala w północnej części miasta. Jego kuźna pracuje dzień i noc, więc trudno ją przeoczyć. Jeśli szukasz ogólnych towarów, odwiedź Gerta. Jego sklep znajduje się w pobliżu strumienia Kuldahar, na północ od mostu. Most ma barierki po bokach i rozciąga się ponad wodą. Mam jeszcze kilka pytań na temat tego miasta. Są tu w pobliżu jakieś świątynie lub kościoły? Mamy tu świątynię Ilmatera w północno-wschodnim kanionie. W północno-wschodnim kanionie, tuż poniżej tego rozbitego statku powietrznego. Nie wiem, czy jest to twoja wiara, czy nie, ale bracia i czcigodna matka to dobrzy ludzie. Ilmatera? Ano, jest to bóg cierpienia, płaczący bóg. Jego kapłani starają się ulżyć cierpieniom innych, biorąc na siebie ich ból. Nie znam wszystkich ich nauk, ale tak to właśnie rozumiem. Nie należysz do jego wyznawców? Powiem ci, przyjacielu, wystarczy jedno spojrzenie na wielkie drzewo Kuldahar, a zdajesz sobie sprawę, że przyroda to jedyna rzecz tak naprawdę zasługująca tu na podziw i szacunek. Zdaje się, że jego gałęzie niemal sięgają chmur. Piękny widok, naprawdę. Tak, jeśli chodzi o w ogóle różnego rodzaju kulty, wyznania, to akurat świat Forgotten Realms jest tego pełen. Mamy różnych bogów, mamy właśnie Ilmatera, mamy Helma, mamy... O Jezu. Teraz za wszystkich nie wymienię wam, bo... Dawno nie siedziałem w lore Forgotten Realms, ale no generalnie no trochę tego jest. Jest też między innymi Sylvanus, tak? Czyli bóg opiekun przyrody i druidów. To właściwie do niego się modlą ludzie, którzy czczą wielki dom tutaj w Kuldahar. Jeszcze mam
kilka pytań na temat tego miejsca. Można tu gdzieś wychylić kufel. O! Widzieliśmy po drodze wieżę stojącą obok tego drzewa. Czy to wasza miejscowa strażnica? Nie! To wieża Orika Szarego. Mamy szczęście, że choć tak daleko na północy znalazł się wśród nas czarodziej. Przyjaźniejszy od większości czarodziejów, jakich znam. Ceni sobie swoją prywatność, ale i tak widuje go siedzącego z innymi przy kuflu piwa w korzennej piwnicy. Ma na posyłki jakiegoś goblina. Do Orika zaraz sobie zajdziemy. Tak swoją drogą. Mam jeszcze pytań. No dobra, wypytamy go o wszystko. Można tu gdzieś wychylić kufelek? Czuję spore pragnienie. A, szukasz zapewne korzennej piwnicy. Zajedziesz ją nieco na południowy wschód od podstawy tego wielkiego drzewa. W samym środku zlepka trzech budynków. Rozglądaj się uważnie. Korzenie są tak duże, że możesz minąć tę oberżę, nie wiedząc nawet, że ona tam jest. Właściwie to szukam miejsca na spoczynek. Cóż, jest wieczorny cień, ale jakby to powiedzieć, poprzedni właściciel był jedynym z mieszkańców, którzy zginęli bez śladu, więc oberża znalazła nowego właściciela. Jest nim pewien kupiec, niziołek z południa. Niezbyt przyjacielski koleś, ale jak mnie mam, wieczorny cień otwarty jest dla podróżnych. Nikt nie chce spać na zewnątrz, skoro w mieście miał miejsce tyle zaginięć. Zaginięć? Ano, zaginęło ostatnio wielu ludzi. Jednym z nich był chłopak Konlana, Szymisz. Następnego ranka całe miasto szukało chłopca, ale na próżno. Po prostu zniknął. Przepadł bez śladu. Po nim zaginęła matka Eugenia z tego kościoła, oberżysta Aidan, Megan Potts i inni. Nie został po nich żaden ślad. Nic. Muszę już iść, żegnać. No jeśli to w sumie to tyle, jeśli chodzi o wypytywanie się o Kuldar. Okej, sprawdźmy, co możemy. Gdzie chcemy najpierw iść? Zdecydowanie chcemy iść najpierw do Kowala. A to tak, bo. Przechodzenie między lokacjami działa jak odpoczynek. Na twoje rozkazy. Dlatego możemy zidentyfikować przedmioty, mimo że wcześniej mieliśmy je. Identyfikacja była wcześniej niedostępna. Trzy kamienie na podwórzu. No, to jest dom Arundela. Ale tu na razie nie będziemy wchodzić. Na razie się. Spróbujemy rozglądać po mieście. W którymś z tych domów jest NPC od dodatku. Można z nim zagadać i ona sprzenie się do części dodatku. Jednakże, jak powiedziałem wcześniej na wstępie, do dodatku trzeba mieć naprawdę nieźle wytrenowaną drużynę. Na wstępie oczywiście naszego let's playa. Myślę, że trochę jest dźwięk, w
sensie muzyka. Za głośno. Okej, chyba jest okej. Chyba już jest dobrze. Nie daje mi tak po uszach i co nieco słyszę. Kodwadło zwykłe używane do wyrobu lub naprawy różnych narzędzi. Po prostu, kowadło, nie? Nie ma tutaj nigdzie szyldu? Nie ma szyldu, ale słychać, że to kowal, nie? Okej. Kowal! Witaj! Co mogę dla ciebie zrobić? Witaj, nazywam się Julius Vandelf. Kim jesteś? Nazywam się Conlan. Jestem miejscowym kowalem. Jeśli potrzeba ci ostrego miecza albo porządnej wekiery, to nie można było lepiej trafić. Wykorzystaj to, póki tu jestem. Póki tu jesteś? Wybierasz się gdzieś? No, tak mi się wydaje. Po wszystkim, co się tutaj wydarzyło, nie wydaje mi się, żebym chciał tu dłużej zostać. Opuszczasz Kuldahar? Nie dziwi mnie to. To miasto jest raczej nudne. Może bym mu ci towarzyszyć. Nie. Rozumiem. Więc zamierzasz opuścić miasto. Ha! Chciałbym, żeby to było możliwe. Dzięki tej przeklętej pogodzie, która tu ostatnio mamy, południowa przełęcz jest zasypana śniegiem. Teraz znowu mówią, że nawet północna droga do 10 miast została zablokowana przez lawinę. Zapamiętaj moje słowa, nikt z nas nie przetrzyma tej zimy. Mamy już wy wszyscy dość. Nie mam zamiaru tutaj umierać, a coś ty taki gotowy kopnąć w sobie, kopać sobie grób. Kopnąć sobie w kalendarz, tak? Dobrze. Tak naprawdę to nie za bardzo nam po co żyć. Moja Mary zmarła na gorączkę kilka lat temu, a teraz zaginął mój syn porwany z łóżka w środku nocy, prosto sprzed mojego nosa. Był tylko chłopcem. Współczuję, wiadomo kto mógł to zrobić? Gdybym wiedział, czy sądzisz, że stałbym tutaj klepiąc metal? Mówię ci, po prostu zniknął, bez śladu. Nawet stary Arundel nie mógł znaleźć tropu. A on ma nosa do takich rzeczy. Tak mi się wydaje, że cokolwiek go zabrało, wróci tu i po mnie. Nie mogę powiedzieć, żebym się na to cieszył. Żebym się na to nie cieszył. Współczuję Conlanie. Może mógłbyś mi pokazać klingi, które masz na stanie. Do obrony przed bandytami. Pokroju tych, którzy porwali twojego syna. Dobrze. Sprzedajmy te tarcze i topory. A, jednak jest... Jednak jest coś warty taki łuk. Mogłem więcej brać tego, cholera. Zamiast tych tarcz. No, na przyszłość będę wiedział. Ale tutaj za to ty masz łuki, nie? No oczywiście. Oba. Pewnie, że masz. 38. Zobaczymy się tutaj w broń. Pójdziemy potem do... Znaczy inaczej. Sprzedamy tutaj tą broń. I pójdziemy do Orika. Różdżka, szukanie pułapek. Strzała plus 1, 45 sztuk. Proszę bardzo.
A różdżkę wiem, gdzie sprzedam. Ha, ha. Dobra. Okej. Okay. I teraz tak. Zbroja płytowa, na pewno jedna, będziemy stać na jedną. Czy coś jeszcze? Nie, w sumie broni nie. Krótki łuk 2,250. Długi łuk refleksyjny tobie jeszcze by kupić. Zbroja płytowa plus 1, 7,5 tysiąca, wow. Ale i tak dostaniemy lepszą. I powiem wam tak. Samotna droga to jest topór dwuręczny, nie? A to broń człowieka przeklętego, skazanego na błądzenie. Ja tego nie będę czytał, ale jeżeli ktoś będzie chciał sobie to przeczytać, znaczy inaczej, ja będę tylko czytał te przedmioty, te artefakty, które znajdziemy. Te, które znajdziemy i kupimy, nie będę czytał wszystkich. Jeżeli będzie ktoś chciał sobie przeczytać na przykład taką samą tą drogę, którą na pewno nie kupimy teraz, to proszę bardzo. Możesz sobie zastopować i ten. Nie. Okej. Okay. I parametry obrażenia 1K10 plus 3, trako plus 3, czyli szanse trafienia postaci z zerowym. Zerową klasą pancerza. Przypominam, że w drugiej edycji Dungeons and Dragons im mniejsza klasa pancerza, tym lepiej. Czyli zerowa to jest taka, no, średnio wysoka. Plus 1 do kondycji. Biegłość topory dwuręczna. Nie muszę używać druid, kapłan, mag, złodziej. No, kiedyś to na pewno kupimy. Na pewno nie teraz. Generalnie w sumie tu mogę tylko powiedzieć. To wygląda znajomo. Czekaj, gdzieś taki model młota widziałem. Nie tutaj właśnie, tylko w. Za cholerę sobie nie przypomnę. W Oblivionie? A, nieważne. Ale co chciałem powiedzieć? To mi się podoba właśnie w Icewind Dale i zresztą w Baldurze chyba też to występuje, że. Nie, w Baldurze chyba nie, ale na pewno występuje to w Neverwinterze. Chyba występuje to w Neverwinterze. No generalnie to, że sklepy w grach ze świata Forgotten Realms do czegoś służą, tak? Z reguły w RPG jak mamy sklep, to tak de facto to ten sklep to jest tylko takim lombardem, gdzie skupujemy naszą. Mój miecz jest do twojej dyspozycji. Po prostu nasza broń jest skupywana. Teraz pytanie, czy ty możesz rzucać tym czary. Jestem. Możesz. Dobra. Czeknij tylko słowo. Jest tylko skupywana i. Tak naprawdę, no, jest. O Jezu. Jest skupywana.
i tak naprawdę żadnego asortymentu nie ma, nie? Na przykład takim... choćby daleko nie szukać, Diablo, nie? Że w Diablo tak naprawdę tylko sklepy te tylko przydają się na początku. Arty i gotowy. Możesz na mnie liczyć. Chciałbym kupić broń. Tylko te sklepy przydają się na początku. A później są już takie, no... Dobra... Tutaj jestem! Sklepy przydają się na początku. Ja wziąłem dwa długie łuki refleksyjne. Brawo. Tak jest! A tutaj właśnie tak nie jest. Tutaj mamy... Może jeszcze inaczej. Sorry. Normalnych, znaczy dzisiejszych RPG, czy nawet jeszcze wcześniej, nie? Takim na przykład Diablo. Do sklepy służą jako lombardy, tak? Znajdziemy tonę łupów, tonę tych przedmiotów magicznych i sprzedajemy to tak naprawdę i tutaj po prostu i proszę, sprzedajemy te przedmioty i tak naprawdę ich nic z tego, tych sklepów, no. Sklepów nie mamy z tego asortymentu, które one oferują. Tutaj z kolei właśnie Kowal rzeczywiście ma artefakty. Artefakty, które naprawdę warto zbierać pieniądze, na które rzeczywiście warto polować. I które generalnie no, są naprawdę dobrymi przedmiotami, jak zresztą było widać, nie? Ale już na przykład takim Diablo 2 tego nie ma. Oczywiście też są wartościowe przedmioty, tak? Ale lepsze przedmioty znajdziemy będąc w trasie. Stoję w gotowości. Niż... Na twe rozkaz! Służba wzywa! Na przykład przedmioty znajdziemy będąc w trasie, niż kupując w sklepie. Zresztą w Minded Magicu jest podobnie. Zajmę się tym. O, witam. Zauważyłem, jak wyszliście. Czym mogę służyć? Próbuję naśladować głos z Icewind Dale 2, ale chyba mnie marnie wychodzi. Kim jesteś? Oczywiście, zapomniałem się przedstawić. To nie uprzejme. Czasem jestem tak pochłonięty moją pracą. Nazywam się Oswald... Oswald Fiddlebender. Co to za miejsce? Ten statek jest moim domem. Przynajmniej jest nim od kiedy rozbiłem się ponad rok temu. Wiem, nie wygląda najlepiej, ale pewnego dnia poskładam go do kupy i znowu zbije się w powietrze. W powietrze? Twierdzisz, że ta konstrukcja naprawdę może latać? Oczywiście, że może. I raczej kiedyś to robił. Trzeba to było widzieć. To było niesamowite, to było jak pływanie po morzu chmur. To najlepszy z moich dotychczasowych wynalazków, rozumiecie? Latająca łódź, co? To jest naprawdę niesamowite. Cieszę się, że tak uważasz. Nazywam to statkiem powietrznym. Czyż nie jest wspaniały? Statek powietrzny, bo to statek pływający w powietrzu. Rozumiecie?
Jeśli się nad tym zastanowić, to całkiem sprytne. Tak, sprytne. Po co zbudowałeś tak dziwne urządzenie? Przełęcze przez grzbiet świata są pełne niebezpieczeństw. Karawany podróżujące pomiędzy ziemiami południa z 10 miastami muszą mierzyć się tylko ze zdradliwym terenem. Karawany podróżujące pomiędzy ziemiami południa a 10 miastami muszą mierzyć się nie tylko ze zdradliwym terenem, ale i z nieprzyjemnymi stworzeniami, które je zamieszkują. Jak znalazłeś się w Kuldahar? Tak, cóż, raczej zawstydzająca historia. Wiecie, byłem jedyną osobą na pokładzie podczas dziewiczego rejsu, w trakcie którego próbowałem przelecieć nad górami. Miałem trochę kłopotów z namówieniem kogokolwiek w Bryn Shander, by siadł ze mną na pokład. Mów dalej, słucham. Tak czy siak zdołałem wzbić się w powietrze i świetnie mi szło nad górami. To był wspaniały widok. Kłębiące się chmury, szczyty pokryte śniegiem błyszczały w słońcu jak diamenty. Chyba byłem tak oczarowany całym tym pięknem, że nie zauważyłem występu skalnego do chwili, gdy było za późno. Uderzyłeś w górę? Co było potem? Cóż, zdarzenie rozdarło dno statku. Star został poważnie uszkodzony i statek zaczął tracić wysokość. Ze wszystkich sił próbowałem utrzymać go w powietrzu, ale szliśmy w dół, spadając z nieba jak kamień. Tylko dzięki niesamowitemu szczęściu rozbiłem się tutaj, w Kuldahar. Rzeczywiście miałeś szczęście. Powiedz mi, co tutaj robisz? Jestem wynalazcą. Tworzę rzeczy mające polepszyć życie innym. Tak jak ten statek na przykład. Param się też alchemią. Czy chcecie spróbować którejś ze sporządzonych przeze mnie mikstur? Jasne, jakie mikstury posiadasz? Mam wszystkie rodzaje. Obecnie pracuję nad specjalnym wywarem dla farmerów z Kuldahar. Czymś, co pomoże im chronić zwierzęta domowe przed dokuczliwym zimnym frontem, który chyba na dobre zagnieździł się w dolinie. Wielu farmerów było tak uprzejmych, że oddali mi kilka krów, by na nich eksperymentować. On testuje na nich GMO! Podajesz tym krowom eksperymentalną miksturę? Nie sądzisz, czy to okrutne? Właśnie. Bzdura. Nigdy bym nie skrzywdził tych zwierząt. Tak naprawdę to zacząłem o nich myśleć jak o moich przyjaciołach. Poza tym, bez mojej pomocy wszystkie zamarzłyby na śmierć. Rozumiem. Czy masz jakieś mikstury, które by się nam przydały? Najpewniej. Byłbym więcej niż szczęśliwy, zaopatrując was ze wszystkie mikstury, jakie potrzebuję. Potrzebujecie. Oczywiście za uczciwą cenę. Świetnie, pokaż co masz. I generalnie tutaj możemy kupić mikstur uzdrowienia, antidotum, no, generalnie... Tak naprawdę rzeczy, które prędzej czy później znajdziemy w lochach, czy w innych lokacjach, których nie warto kupować, bo są po pierwsze cholernie drogie, a po drugie jednorazowego użytku. Twój miecz jest do twojej dyspozycji. To samo się też tyczy zwojów, których nie może się nauczyć mag. Tego typu zwoje nie wykorzystujemy, tylko... Przynajmniej ja nie wykorzystuję, tylko je sprzedaję. Służba wzywa! Dobra, idziemy. Jak z czasem. O kurde. Już 50 minut.
Nie, 40 prawie mi, no dobra. Poniedziałkowe odcinki jak zawsze będą nieco dłuższe. Niech tradycji stanie się zadość. Dobra. Ja myślę, że możemy... Zajdźmy jeszcze do... Oberży, do... Jak się ta oberża nazywała? Śnieżny Cień? Wieczorny Cień, Śnieżny Cień. Okej, to jest niziołek. Ja chciałbym coś sprawdzić. W porządku. Szukasz pokoju, czy chcesz mi tylko wpuścić zimno do środka? Nie mam pokoju dla przybłąd. Pokaż pieniądze albo pokażę ci drzwi. Kim jesteś? Jestem Alduin, ale może zimowe wiatry uszkodziły ci słuch. Chcesz pokój czy nie? Moja oberża jest jedyną w mieście, więc... I tak nie masz szans znaleźć nic lepszego. Więc to jest twoja oberża. Tak, a co? Czy ktoś w mieście twierdzi inaczej? Nie, pytam z ciekawości. Masz wolne pokoje? Tak, mamy trochę wolnego miejsca, ale nie chcę słyszeć żadnego targowania się o cenę. Jasne? To jedyna oberża w mieście, więc i tak nie masz szans znaleźć nic lepszego. W porządku, zobaczmy co masz na sprzedaż. Tutaj wieśniak za 3 złota, coś podejrzanie drogo. Czeknij tylko słowo. Zajdźmy na górę. Poczekajcie, wiecie co? Coś chciałbym sprawdzić. Nieważne. Dobra. Służba wzywa! Naszyjnik wysadzany kamieniami z IOS. Dobrze. Co my tutaj mamy? O! Jestem. Dobrze. Pierścień z płcizny i dana. Na wewnętrznej krawędzi tego prostego srebrnego pierścienia widnie inskrypcja. Wygląda to na to, że umieścił tam jakiś doskonały złotnik. Do mieszkańców Kuldahar. Do mieszkańców Kuldahar. Jeśli by naszedł mnie wieczór i życie mi nie stało się... Kurde. Przepraszam was. Jeszcze raz. Na wewnętrznej krawędzi tego prostego srebrnego pierścienia widnieje inskrypcja. W niej inskrypcja. Wygląda na to, że umieścił ją tam jakiś doskonały złotnik. Do mieszkańców Kuldahar. Jeśli by nadszedł mnie wieczór i życia mi nie stało, zostawiam wam wieczorny cień,
Proszę, troszcie się o karczmy tak, jak ja to robiłem. Jak to robiłem ja, Aidan, ostatni z rodu Kaevon. Niestety, czasami nie widzę tych liter. Aidan, co? A rzekomy właściciel nazywa się Alduin. Podejrzany, 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 bardzo podejrzany. Już się robi. Zajmę się tym. To znowu ty? Czego tym razem? To twoja berża? Tak, a co? Czy ktoś mnie jeszcze twierdzi inaczej? Chodzi o to, że znalazłem na górze ten oto pierścień. Zdaje się, że on poddawać w wątpliwość twoje prawo do wieczornego cienia. Co takiego?! Ten pierścień ma napis na wewnętrznej stronie, który wygląda jak prawdziwe prawo własności do tej oberży. Dlaczego miałbyś być właścicielem, skoro na pierścieniu zapisano inaczej? O, więc doszło już do tego, że grzebiesz po zamkniętych pojemnikach w cudzych domach, tak? Zanim oskarżysz mnie o cokolwiek, może trzeba by najpierw przyjrzeć się tobie, co? Cóż to za wchodzenie i włamywanie się? A więc wiesz, że to był, że był zamknięty na górze. No, nie, 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 nie wiedziałem, a że był zamknięty na górze. Słuchaj no, niczego nie masz rację, zabiorę pierścień Aidana do straszyzny miasta i nie zadecydują, co z tym zrobić. Może dzięki pierścieniowi będą mogli wezwać cień Aidana i porozmawiać z nim o tej sprawie. Sprawiedliwości musi stać się zadość. Posłuchaj, czekaj, czekaj! Oto co się stało. Przede wszystkim to nigdy nie położyłem ręki na Aidanie. Więc Aidan jest martwy. No dobrze, no tak, ale to nie moja wina. Było tak. Wchodzę jednej nocy do oberży po tym, jak ledwo przedarłem się przez przełęcz Kuldar. A on leży na podłodze, zimny jak głaz. Przechodziłem już kiedyś przez przełęcz, gadałem nawet z tym starym głupcem i wiedziałem, że nie ma rodziny. Co zrobiłeś z ciałem? Krążyły plotki, że ludzie znikają, więc zakopałem ciało za miastem. No i wtedy, no, wyjąłem pióro i atrament i napisałem, że oberża należy do mnie. Zgoda? Pozbawiłem go jego własności i powinienem był wyrzucić ten przeklęty pierścień, ale zobacz, nie wyrządziłem nikomu żadnej krzywdy, nie miał żadnej rodziny. A temu miastu potrzebna jest oberża. Więc dlaczego to zrobiłeś? Wiesz, że pewnie nie uda ci się sprzedać tej obrzeży. Okres burz śniegowych zbyt często odcina drogi karawanom, żeby to miejsce przyniosło jakiekolwiek dochody. Wiem, chodzi o to, że no zresztą nie wiem. Dość mam przenosić się z miejsca na miejsce. Nagle poczułem potrzebę osiąść gdzieś na stałe. Pewnie to dlatego, że jestem niziołkiem. Przynajmniej nie próbowałem usadzić się w jakiejś krecie i noże i palić śmierdzącą fajkę, aż bym zdechł z nudów. Kolejne nawiązanie oczywiście do Władcy Pierścieni. Ta gra jest genialna. Dobrze, że nie zrobiłeś nic złego Aidanowi, ale nie powinieneś był ukrywać ciała i fałszować prawa własności. Mieszkali tu ludzie, którzy prawdopodobnie go znali, którym nie był on obojętny, którzy chcieliby mu oddać swój szacunek. Poza tym, zgodnie z tym, co jest napisane na pierścieniu, obrażę należy do Kuldahar, a nie ciebie. To, co zrobiłeś, było złe. Tak, no cóż, zanim zaczniesz znowu oprawić mi kazania, pragnę zauważyć, że najwyższy czas zrobić coś z twoim zwyczajem wdzierania i włamywania się do innych. Zakrawa to na złodziejstwo i po mojemu w niczym nie stawiać się wyżej ode mnie.
Nieprawda, bo jestem poszukiwaczem przygód, a prawem poszukiwacza przygód jest prawo pod tytułem Yuma nie śpi. W porządku. Ale mimo to i tak no, chciałbym, żebyś porozmawiał ze starszymi miasta i powiedział im, co zrobiłeś, jeśli nie, to ja im powiem, ale na dłuższą metę gorzej na tym wyjdziesz. Ja... Posłuchaj, może moglibyśmy to... Znaczy, co może mnie powstrzymać przed ucieczką z miasta? Daleko nie uciekniesz. Lawina zasypała Przełęcz, a co więcej po górach grasują bandyci. Po prostu wyznaj starszyźnie swoją winę. Dobrze, w porządku, cholera. Pójdę i porozmawiam z nimi, ale przestań mi się już naprzykrzać. Dobrze, a teraz szukam pokoju. Dobrze, wrócę, żeby się wystroić Alduinie. Żegnaj. Przekonaliśmy Alduina, żeby wyznał swoją zbrodnię Przekonaliście Alduina, żeby wyznał swoją zbrodnię przed starszyzną Kuldahar. Drużyna zdobyła doświadczenie 3225 sztuk. Dobrze, wrócę, żeby cię sprawdzić, Alduinie. Żegnaj. Żadnego awansu? A to dziwne. Jak mógłbym się przydać? Miałem sprawdzić, kiedy druid będzie awansował. No, a druid będzie awansował już całkiem niedługo. A druid będzie awansował razem z wojownikami. No dobra. Tutaj jestem, tak jest! Dobra. Chodźmy tutaj. Możesz na mnie liczyć. A ja w tym czasie się napiję. Dobry sok. Wasze zdrowie, moi drodzy. Dobra. Jak już mówiłem, ten odcinek będzie trochę dłuższy, bo trochę się tutaj porozbijamy po tym mieście. Trochę porozbijałem po tym mieście i... No rozmowy, tak? Rozmowy, przede wszystkim rozmowy. Dobra, mamy tutaj wieżę maga i goblina służącego. Służba wzywa! Off! Nie podkradać się tak do Winoga! Kim jesteś? Ja, Winog! Kto wy? Nieważne kim jestem, powiedz co robisz w tej wieży, albo utnę ci uszy i nakarmię cię nimi. Proszę, nie krzywdź Winoga, proszę, Winog tylko sługa. Tylko tu pracować, tylko usługiwać, sprzątać wieżę, ścielić łóżka, gotować smaczne jedzonko dla pana. Pana? Kto jest twoim panem? O, Ruk! Pan! Wielki czarodziej! Pan jest Winog! Pan jest! Winog, służyć panu i kiedyś może też być wielki czarodziej! Rozumiem. Gdzie mogę znaleźć tego wielkiego czarodzieja? Pan jest w gabinecie, za drzwiami!
Iść, jeśli chcesz mówić z panem. Widnogowi nie wolno do gabinet. Pan trzymać tam potężne magiki, księgi, papiery i rzeczy czarodziejów, których Winok nie rozumieć. Dzięki, Winok, żegnaj. No cóż, najwyraźniej goblin ma ambicje zostać magiem. Dobra, pogadajmy z gospodarzem tego domu. Orik! Już się robi! Orik szary. O cóż, a co my tu mamy? Już od dawna nie miałem gości. Witajcie, nazywam się Orik. Co was sprowadza w moje skromne progi? Chcecie zadać kilka pytań o niepokojach na przełączy? Tak niepokoje. Obawiam się, że w tej sprawie nie będę zbyt pomocny. Rozumiecie, rzadko opuszczam te wieże bez wyraźnego powodu. Moje badania nie pozwalają mi na aktywne uczestniczenie w sprawach mieszkańców Kulhar. Ich problemy są moim zmartwieniem. Ale mieszkasz w Kuldahar, jak możecie nie obchodzić los miasta i jego mieszkańców? Mam wiele domów. Kuldahar nie jest pierwszym i na pewno nie ostatnim. To przykre, że ci prości ludzie muszą tak cierpieć, ale nie mam zamiaru się mieszać. Liczy się tylko moja praca. Cóż tak ważnego jest w twojej pracy? Wszystko! Wiedza jest jedynym prawdziwym źródłem potęgi w tym wszechświecie. Wszystko inne jest ulotne. Poświęciłem lata na zbieranie tych ksiąg i pergaminów, które widzisz przed sobą. Są dziełem mojego życia. Na ich stronach zawarte są wskazówki mogące któregoś dnia ujawnić tajemnicę zamierzchłej i prawie zapomnianej magii. O jakiej magii mówisz? Moje studia dotyczą sztuki zajmującej się w szczególności tworzeniem metali. Metal to potężne lwie zaklęcie, będące właściwie falą magii ochronnej, którą można pokryć duży obszar. Znalazłem wiele przekazów historycznych o elfich magach nakładających takie metale na całe miasta. Ciekawe, mów dalej. Szczegóły tych przekazów są w co najmniej niejasne. Magowie ze starych elfich królestw zniknęli dawno temu, wycofując się na bezpieczną i odizolowaną wyspę Evermeet. Wygląda na to, że wszystkie ich zapiski o tworzeniu metali zaginęły wraz z nimi. Przez ponad 10 lat przemierzałem krainy, szukając pozostałości tej zapomnianej sztuki. Właściwie dlatego znalazłem się tutaj, w Kuldahar. Myślisz, że odpowiedzi, których poszukujesz, są w Kuldahar? Nie zupełnie. Podczas badania legendarnych ruin Medranor natknąłem się na stary, postrzępiony manuskrypt zakopany pod gruzami opustoszałej biblioteki. Tekst wspominał o elfiej placówce, znajdującej się gdzieś w górach grzbiet świata. Oczywiście przybyłem tu, by odnaleźć to osiedle. Jak dotąd mi się to nie udało. Cóż, jeżeli natknę się na jakieś elfie ruiny, będę pamiętać o powiadomieniu cię. Nie się natknę. Doceniam wasze zainteresowania. Jeżeli jakimś cudem odnajdziecie te zaginione elfią placówki, natkniecie się na jakikolwiek materiał o metalach,
proszę, przynieście je tutaj. Jestem gotów wypłacić wysoką nagrodę za taką przysługę. Będę o tym pamiętać. Chcę kupić jakieś czary, zanim odejdę. Rozumiem. Jesteście we właściwym miejscu. Mogę zaopatrzyć was w wiele użytecznych czarów. Oczywiście jestem gotów zaoferować tylko wybrane zaklęcia. Obawiam się, że większość mojej wiedzy jest poza waszą zdolnością pojmowania. Może w przyszłości będziecie w stanie wchłonąć tak zaawansowaną wiedzę? I tak, jego asortyment będzie się zmieniał z rozdziału na rozdział. Świetnie. Co możesz mi w tej chwili zaproponować? Kurde, udawanie głosu Wiktora Zborowskiego nie jest proste. Okej, co my tu mamy? Płomień jak Nazara. Kwasowa strza Melfa. Nie, w ogóle zajmijmy się najpierw sprzedażą. O! Różdżka, widzicie? 816, a wcześniej było 500 coś. Warto sprzedawać... przedmioty odpowiednim magom. Przyjaciele. Kolejny bezużyteczny czar. Dużo będzie takich czarów, które będą no, bezużyteczne, ale prawda jest taka, że to po prostu są pozostałości z... papierowego Dungeons and Dragons. Kwasowa strza Melfa. Zmienna barwna kula. Co to dawało? Pomagam. Oślepia ofiarę na jedną. Fajne zaklęcie. Weźmiemy. Migoczące barwy. A, to jest zaklęcie bezpośrednie, to nie. Pazgonda. O, dobre dla złodzieja. Innym razem. Dobra. Dobra, mamy zaklęcia. No jak powiedziałem, wiele z tych zaklęć jest zaklęciami z papierowego Dungeons and Dragons, gdzie one naprawdę się mogą przydawać, a tutaj no niestety no warunki no. gry na to nie pozwalają. Okej, okay, uczymy się zaklęć. Twe życzenie? Zamieniam się w słuch. Proszę bardzo. Zmiennobarwna kula. Nie wiem czy... Stoję w gotowości. Zajmę się tym. A to jeszcze się okaże. Dobra. Dobrze. Okej, okay. Byliśmy u Conlana, byliśmy u Fiddlebergera. W sumie jeszcze odwiedzić karczmę. Dobrze. Jak stoimy z czasem.
O, w tym filmiku już ma prawie godzinę. A dobra. Zawrę już całe miasto w tym odcinku. Jak się będzie kurde wygrywało ciężko, ale no. Zresztą jutro mam wolne, to mogę sobie na przykład grać to rano i te 3-4 godziny, ile tam czasu będzie potrzebowało na nagrywanie. Dobra, mniejsza, dość już o kuchni let's playera. Wchodzimy do tego. Oberżysta. Już się robi! Lysan. Witaj, podróżniku. Czym mogę służyć? Chcę zadać ci kilka pytań. Odpowiem, jeśli będę potrafiła. Co chcesz wiedzieć? Kim jesteś? Jestem barmanką. Nazywam się Lysan. Jeśli mogę czymś służyć, wystarczy, że poprosisz. Czym się tutaj zajmujesz, Lysan? Jak już mówiłam, jestem barmanką, zajmuję się klientami, podaję jadło i napitki. Słucham też, co ludzie mówią. Można się wiele nauczyć, jeśli potrafisz słuchać. Słyszałaś może jakieś plotki? No cóż, słyszałam plotki. Ludzie mówią o niedawnej lawinie, o nawiedzonej dolinie, znikających ludziach, potworach i o arundelu. Co mówią o tej lawinie? Podobno była olbrzymia, zasypała przełęcz prowadzącą z doliny. Nie da się tamtędy przyjechać, dopóki... Kto to wie? Niektórzy tutaj utknęli i nikt nie jest z tego zadowolony. Ale nic się nie da zrobić, trzeba po prostu poczekać do wiosny. Może wtedy przełęcz będzie przejezdna. Wspomniałeś o nawiedzonej dolinie, mogłabyś mi coś o niej opowiedzieć? Większość ludzi nazywają Doliną Cieni. Zawsze jest tam ciemno, jak podczas księżycowej nocy. Poza tym są tacy, co twierdzą, że duchy umarłych wędrują po dolinie. Nikt tam już nie chodzi. Wszyscy się boją. Może ktoś powinien coś z tym zrobić. Kim jest Arundel, o którym wspomniałaś? Arundel to tutejszy mędrzec. Czy też pustelnik? Właściwie nie wiem, jak go nazwać, ale ludzie bardzo go szanują. W każdym bądź razie wydaje mi się, że zaciekawiły go ostatnio wydarzenia w okolicy. Widywano go tu i ówdzie, a to do niego niepodobne. To wszystko, co wiem. No to o tych zaginionych ludziach, tak. Na razie... Żegnaj. Oberżysta? Cóż, wygląda na to, że przełęcz wypluła je kolejnych wędrowców. Witajcie w korzennej piwnicy, przybysze. Jestem Whitecomb. Macie jakieś życzenia? Coś do picia? Coś z kuchni? Właściwie to szukam pokoju na noc. Pokoju? Przykro mi, ale nie mogę wam pomóc, przyjaciele. Spróbujcie w wieczornym cieniu, ale po drugiej stronie miasta. Oberżysta na pewno ma jakieś wolne pokoje i chce je koniecznie wynająć, bo przełęcz nie będzie przez jakiś czas oglądała żadnych karawan. Twoja barmanka Lisan jest całkiem miła i rozmowna. Spodobała wam się? Z wyglądu jest miła... O tak! Z wyglądu jest miła, o tak! Ale jak na mój gust, zbyt wiele w niej zimowego chłodu. Nie mogę powiedzieć, że nie próbowałem jej trochę ogrzać, ale tymi swoimi oczami mogłaby odstraszyć ogra. Przybyła tu kilka miesięcy temu i ciężko pracuje, więc nie narzekam. Zbyt wiele zimowego chłodu.
ciekawe. Zapamiętajcie te słowa. Czy mogę zobaczyć twoją kartę dań? Generalnie tak, w Icewind Dale, Baldurach mogliśmy zajść do karczmy. W Baldurach to było lepiej zrobione moim zdaniem, bo tutaj, jak mówię, gra jest liniowa i praktycznie mamy jedną karczmę w całej grze. Ale jeżeli się na przykład napijemy lodowe wino, krasnolud, piwo luskańskie, miód. O! Kormyryjańska brandy. Dostajemy tutaj tą pierwszą pierwsze plotki, nie? Słyszeliśmy, że mieliście jakieś problemy na przełęczy Kuldahar z goblinami i nim podobnymi. Jesteście ostatnią grupą, która dotarła do miasta. Wątpię, czy zobaczymy jakieś karawany albo podróżników z East Haven przez dłuższy... czas. Śniegi przewaliły przełącz jak płyta nagrobna. Tajemnicze piwo. A napijmy się. Można się oczywiście urżnąć, nie? To też nie jest sobie. O! Ta zima była pełna zła. Ludzie znikali. Szalały gwałtowne burze, a na przełączy widziano potwory. A będzie jeszcze gorzej. Nim skończy się ten mrok, zapamiętaj moje słowa. No, panie krasnoludzie. O. No, generalnie taka w sumie tylko ciekawostka, że ma pokazać różnego rodzaju plotki. Tutaj może też się wlosować, nie? Oczywiście, jak się odpowiednio... Mój miecz jest do twojej dyspozycji. Momencik. Odpowiednio się... Czeknij tylko słowo. Dużo razy wypiję, tak? To... Można wylosować kilka takich plotek, między innymi się może wylosować informacja o Wielkim Czerwiu z Doliny Cieni. I co będzie prawdą, bo rzeczywiście się to tam znajduje, taki potwór. To w sumie dla mnie te plotki to zawsze był tego swego rodzaju taki smaczek w grze, nic więcej. Dobra. A, no i oczywiście, jak powiedziałem, dobrze. No, nie można przesadzać z alkoholem w tej grze, bo można się naturalnie urżnąć i wtedy jest minus do statystyki. Robi się. Tylko teraz nie pamiętam do których. Czy do inteligencji, czy do charyzmy. Czy do zręczności. Kurde. Najciekawsze jest to, że grając tą grę na Windowsie XP miałem jakiś dziwny błąd, który zacinał mi muzykę. I zawsze tutaj po prostu muzyka odtwarzała się w bardzo rzadkich odstępach. No ty prawie, proszę, non stop. Nie, no, genialna jest muzyka, naprawdę. Można jej słuchać osobno. Zresztą mam na MP3
muzykę z Icewind Dale'a. Z Baldura zresztą też. Dobra, wchodzimy do środka. Witam. Myślałem, że się już nie doczekam. Że się nie doczekasz? Jak to możliwe? Dopiero co przybyliśmy do miasta. Tak, no cóż, złe wieści pędzą po tych górach niczym na skrzydłach ptaka. Wiem o wyprawie z East Haven. Wiem, bo sam po nią posłałem. Posłałeś? Nie rozumiem. Jestem Arundel, znany niektórym jako arcydruid z Kuldahar. Nalegam jednak, byście oszczędzili sobie formalności i mówili do mnie po prostu Arundel. Tytuły zdają się służyć jedynie próżności i niewiele z nich pożytków tej małej górskiej społeczności. Jesteś arcydruidem, tak? Zatem mniemam, że możesz mi powiedzieć, co się tutaj dzieje. Tak, to ja posłałem Halastera do East Haven po pomoc. Jego śmierć nadal tkwi głęboko w mojej pamięci, ponieważ był on nie tylko moim uczniem, ale również przyjacielem i druhem godnym zaufania. Będzie nam go brakowało, tak jak Hrodgara i innych członków ekspedycji. To wiesz o lawinie? Tak, wiem. I wiem również, że to nie był wypadek. Komuś lub czemuś zależało, żeby wasza drużyna nie dotarła do Kuldahar żywa. To był zamach! Pancerna brzoza! Zorganizuj mi komisję na ten temat! Powiedz mi, Arundelu, co nęka to miasto? W tych górach działają wrogie moce. Moce pragnące zburzyć delikatną równowagę, którą my, druidzi, od wieków staramy się utrzymać. Słuchaj, no przestań mi tu pełkotać o jakichś filozofiach natury i powiedz, kto stoi za tą lawiną. Nie, tego nie powiemy. Wrogie moce? Mógłbyś to bardziej sprecyzować? Chodzi o zło, którego nie widać, ale jego obecność jest oczywista. Wszystko to dzieje się na naszych oczach. Nie można nie zauważyć jego niszczącego wpływu na równowagę, nienaturalnej pogody, ostatniej fali porwań, coraz większej liczby potworów na przełęczy. Tak, i to jest jedna z cech wspólnych gier RPG starego wzoru. Zawsze było to jakieś zło, z którym walczyliśmy. Od tego stopnia stało się to powszechne, że w pewnym momencie recenzenci gier komputerowych zaczęli narzekać na to, że oczywiście znowu walczymy przeciwko tajemniczemu złu. I co moim skromnym zdaniem taka właśnie krytyka przez recenzentów gier komputerowych, tak? No, trochę załamała ten rynek RPGów, bo zauważmy, że w 2003 roku, 2004 nastąpił koniec drugiego złotego okresu RPG-ów. Teraz dzięki Bogu mamy trzeci okres RPG, tak? Trzeci złoty okres RPG w historii. Chociażby niedawno wyszedł Tides of Numenera, Torment. No, dwa lata temu wyszedł Wasteland. 2,5 roku temu właściwie wyszedł Wasteland 2. Co jeszcze? No, zrobiono remake'i Icewinda i Baldura. Ale no właśnie... Ale to tylko taka dygresja. Dobra. Dalej. Wszystko to wskazuje na obecność czegoś złego. Nawet zwierzęta wyczuwają, że coś jest nie tak. Możesz mi powiedzieć coś więcej o tych problemach? Mogę powiedzieć tylko tyle, ile sam wiem. O czym chcesz usłyszeć? Powiedz mi o tej nienaturalnej pogodzie. Pogoda tu w górach była zawsze zła, ale nie aż tak jak teraz. Gwałtowne, trwające po kilka dni burze przetaczają się niespodziewanie przez dolinę, po czym znikają równie szybko, jak się pojawiły. Jest zaledwie połowa opadających liści, a przełęcz na południu jest już całkiem pokryta śniegiem. Z tą pogodą dzieje się coś niedobrego.
Przyroda to cykle, które można przewidywać, jeśli ma się o tym pojęcie. Mogę powiedzieć tylko tyle, ile sam wiem. O czym chcesz usłyszeć? Ostatniej fali porwań? No tak. To okropne, okropne. Zaczęło się od opowieści towarzyszy podróżników porwanych w czasie snu z obozowisk na Przełęczy. Nie przywiązywaliśmy wagi do tych opowieści, bo o takich przypadkach nierzadko słyszy się w naszych górach. Ale pewnej nocy zaginął chłopiec Konlana Shimish. Następnego ranka całe miasto szukało chłopaka, ale bez skutku. Po prostu zniknął. Zniknął bez śladu. Dobra, ja myślę, że ten odcinek i tak już trwa za długo. Ja byłem Lewis Van Delf, to był Icewind Dale 2. I następnego, moi drodzy, odcinka, w którym dokończymy sobie rozmowę z Arundelem. Na razie!